Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stawelski, Słupsk, Wileńska 39, pierwsze piętro w centrum handlowym Manhattan. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytą na lato. Płyta winylowa na lato? Tak, słuchajcie, zaczynamy od czego? Od Brother in Arms, Dire Straits, Brother in Arms, propozycja dla Was. A to między innymi So Far Away, Money for Nothing, Walk of Life, Your Latest Trick, Why Worry, Right Across the River. Takie mniej więcej kawałeczki, oryginalna koperta, przecięta od dołu, a znowuż okładeczka przecięta od góry. Także koperta i okładka taka sobie. Za to lepiej się prezentuje pierwszy album Dire Straits. Lakierowana okładeczka, piękna, 82 rok. Proszę bardzo. Oryginalna koperta, nic nie przecięte, tak dalej. Spojrzę jeszcze na label, a to będzie reedycja. 78 rok, a reedycja z 82 roku. Tak to wygląda. Ok. Chris Rea, The Road to Hell. Road to Hell, droga do piekła. Jakiego to piekła? Droga do Hellu. Jesteście na Hellu, macie blisko do Słupska. Dawajcie, po płyty. Słuchajcie, droga do Hellu, Road to Hell. I Chris Rea. Wypoczywajcie sobie spokojnie. Sugar Sugar i The Arches, ich największy przebój. 69 rok płyta, zdaje się, że to jest składaczek utworów 68 i 69 roku. I drastycznie przeceniona do 72p. Tu piszę. A w tym 69 albo 70 roku wytwórnia RCA Victor, tak jak pisze, pomarańczowy label RCA Victor. Proszę bardzo. Z rock'n'rolla przenosimy się, z popu z rock'n'rolla przenosimy się na glam rock. Glam rock, a to Gary Glitter. Touch me, dotknij mnie. Mi się źle kojarzy jego dotyki, zwłaszcza te dotyki, za które siedział i chyba w dalszym ciągu siedzi w więzieniu. Mam nadzieję przynajmniej. Ok, Gary Glitter, Touch me. Teraz ska, reggae, ska, UB40, Laboratorium Miłości, Labor of Love 2, a to między innymi Here I Am, Come and Take Me, Tears from My Eyes, Groving, Single Man, Kingston Town, takie kawałeczki na pierwszej stronie, na drugiej dużo, dużo więcej utworów. Jean-Michel Jarre, Equinox, fajna okładeczka w dotyku, bardzo fajna. Wczesne lata, podejrzewam, że 78 rok, tak jak płyta została wydana, z tego względu, że chociażby nie ma logo płyty kompaktowej, jest logo kasety i numer katalogowy kasety, także dużo, dużo wcześniej przed pojawieniem się kompaktu. No i wytwórnia Dreyfus. Dreyfus wytwórnia, dla której nagrywał Jean-Michel Jarre, a dystrybucją zajmowała się wytwórnia Polydor. Także bardzo rzadko Dreyfusa dorwać. No, bardzo rzadko dorwać płytę Jean-Michel Jarre z wytwórnią Dreyfus, zazwyczaj Polydor. Możecie sami sprawdzić, czy macie Dreyfusa, czy Polydora. To samo dotyczy magnetycznych pól. Jean-Michel Jarre, też magnetyczne pola. Rok mamy do czynienia z rokiem 81. Wytwórnia Dreyfus. Ok, obydwie płyty niemieckie wydanie, jakby ktoś chciał się dowiedzieć. A teraz mamy album Twitter. Nie no, Twitter zmienił nazwę, X, dobrze. Klaus Schulz X. Albo 10, w sumie nie wiem, czy to ten, czy X. No to za mater. Wytwórnia Brain, podwójny album. I już jest dostępny na stronie www.popmaster.pl czy popmaster.pl i tutaj, w Słupsku, Wileńska, pierwsze piętro, Manhattan, box 99 i 100. Ok, tydzień temu oglądałem film z Jamesem Bondem, View to a Kill, widok, który należy zniszczyć. I tam występowała taka pani, jedna z głównych bohaterek, no, główną bohaterką, jedna z głównych bohaterów, czyli oprócz Bonda, oprócz pana Zorina, była też Grace Jones. Grace Jones. I mam tutaj nie film, a jej płytę. War Leader Letter.
Nie wiem, co to ma znaczyć Lederette, Lederette. Dobrze, język można sobie połamać. Płyta kiedyś była przeceniona. Island Records, niemieckie wydanie. Ale na angielski rynek spójrzcie. 3,99 funta. Cut Price Records. Przecena była do 4 funtów niecałych. Ok, Carlos Santana był jeszcze tańszy. 2,99, ale to mamy do czynienia z reedycją. No i co? Co my tu mamy właśnie? I co my tu mamy? Waiting, Evil Ways, Shades of Time, Savor, Jingo. Takie mniej więcej kawałeczki. Teraz pora na Erika Claptona i tak, zaczynamy i kończymy już Erikiem Claptonem. A mamy Behind the Sun, Eric Clapton. Gayforth okładka, Daco Records wytwórnia. Oprócz tego mamy Claptona z taką brzydką naklejką, ale ona raczej schodzi. Próbowałem i tam bez problemu. Także można tą naklejkę usunąć, tylko potrzeba trochę cierpliwości, trochę czasu, żeby to usunąć. A to między innymi I Shot the Sheriff, czyli 461 Ocean Boulevard. 461. 461 Ocean Boulevard, jak to woli. Reedycja, wytwórnia RCO, Robert Sigwood Organization. Teraz pseudonim Erika Claptona to był Slowhand. Slowhand, Eric Clapton, także to był jego pseudonim i tak się nazywa jeden z albumów. Z tą brzydką naklejką. Nice Price. Nie, Mid Price to było. RCO Mid Price. W oryginale to Gayford okładka, z tego co pamiętam, była. Tak samo dotyczy tego bulwaru. No i zostało jeszcze kilka płyt Erika Claptona. Eric Clapton, No Reason to Cry. RCO wytwórnia, ale to już raczej oryginalne pierwsze tłoczenie, 76 rok. Taki składaczek, największe przeboje w wersji koncertowej. Eric Clapton, Time Pieces Volume 2, Life and the 70s. Life in the 70s, sorry. I tu z kim on śpiewa? Zapomniałem cały czas. Muszę znaleźć. Eric Clapton, Guitar, Ivan Elliman, jest, jest. Can't Find My Way Home. Eric Clapton z Ivan Elliman śpiewa. Ok, i już ostatnia płyta Erika Claptona i ostatnia płyta w tym filmie to mamy August Erika Claptona, wytwórnia Duck Records. I to na tyle płyt winylowych, także zapraszam Was na następne spotkanie z Czarnym Krążkiem, z płytą winylową, które już niebawem. Także zapraszam Was tutaj na odwiedziny. No i mam nadzieję, głupio to zabrzmi, że jeden dzień taki pochmurny będzie, że będziecie mogli mnie odwiedzić. A poza tym macie mieć dużo, dużo fantastycznego słońca. Fantastycznie opalenie. Dobra, tego Wam życzę. Sobie też, bo w sobotę po południu, w niedzielę też będę spędzał na plaży. Trzymajcie się, hej. Pa, pa, pa. Oh, pa, pa.